Państwowy powiatowy inspektor sanitarny informuje, że według stanu na piątek 27 marca, na dziewiątą rano, w mieście Suwałki oraz na terenie powiatu Suwalskiego Ziemskiego nie odnotowano przypadków zachorowania na COVID-19. Pod nadzorem epidemiologicznym znajdowało się pięć osób. Kwarantanną objęto łącznie 309 osób. Do piątkowego poranka na obszarze objętym działaniem suwalskiej inspekcji sanitarnej pobrano 48 próbek do testów. Ilość ta jest sumowana od początku raportowania. Przybywa zakażeń w województwie podlaskim. Najczęściej w komunikatach dotyczących lokalizacji zachorowań przewija się pomiat łomżyński. Tak było do piątkowego poranka. Sytuacja jednak jest dynamiczna i może się zmieniać wielokrotnie w ciągu dnia. Stale monitorujemy podawane przez wojewodę podlaskiego dane i na bieżąco informujemy o zmianach na naszym profilu na Facebooku. Tam znajdziecie Państwo możliwie najnowsze informacje. Policja Podlaska w czwartek odnotowała kolejny przypadek złamania kwarantanny na terenie powiatu suwalskiego, przestrzegamy przed opuszczaniem miejsc kwarantanny. Może to kosztować naprawdę drogo.